Tutaj są niemieckie też pancerne jednostki, co jest dosyć rzeczą niezbyt fajną, ale może się uda. Jak nie, to najwyżej nas rozwalą. Najwyżej wpytamy w tego save'a, w którym już dobiliśmy Niemcy i... No, dokładnie. I nikt się nie skapnie. I po problemie. Tak jest. Raz, dwa, trzy. Myślę, że mogę zaatakować tu. Dwoma jednostkami przejść na niestrzeżoną prowincję. Teraz wami... A w sumie mogę tutaj zaatakować. Tutaj się spodziewam ataku. Pamiętaj o Raciborzu. Tak, tak, tak. Tylko właśnie teraz chcę z Opalenicy chcę zaatakować na coś tam. Zulisiał. Ale boję się, że z Meserycu mi będą atakować, wiesz, bronić się po prostu. A to dobrze, zwiążesz ich siły i będziesz mógł uderzyć na Hermstadt. No w sumie, bo tutaj jest pusto ja w Hermstadt, więc... wyprowadzę... Małe uderzenie wyprowadzę na Hirschberg. Mhm. Spróbuję jedną dywizją zająć tą prowincję, przez to będziemy mieć tylko pomiędzy sobą wtedy Glogau, Głogów i Lundslau. Nie, Bundslau, sorry. Całkiem ze sobą nie ma TB. Tak jest, dobra. I te jednostki sobie na razie stoją tu. Ale mogą w sumie iść na Milicz. To chyba tyle. Tutaj z moich eskapad na Niemców. Zobaczymy. Tutaj się boję trochę na północy, bo mam mało jednostek. Trochę to zepsułem. Ale z drugiej strony mam nadzieję, że szybko się te jednostki tutaj ogarną i będziemy mogli je przerzucić. To co? Lecimy? Dokładnie tak. Tylko lecimy. Sobie jeszcze pozwól, że zmienię prawo, bo tego nie zrobiłem. 80 szpiegów mam. Nie będę nic badał, bo tak naprawdę chyba nie potrzebuję badania. Jak myślisz? No w zasadzie chyba... No nie aż tak bardzo. Powiedzmy, że ta wojna to jest taka wojna, która wymaga od nas przede wszystkim tego, żeby wykończyć nieprzyjaciela. Tak jest. Wojna tak zwana totalna. Okej, okay. Na trójeczkę dam i lecimy. Zobaczmy, co tu się dzieje. Już nas zaatakowali gdzieś tam. Mi się kończą pieniądze. No powiem wam, że jest tak średnio fajnie w tym momencie. Znaczy, na Raciborz miałeś uderzyć. Uderzyłem. Na pewno? Tak. A faktycznie, coś słabo uderzyłem. No bo przez rzekę, wiesz, przez rzekę. Dlatego. Może niż czasem, bo ja tam też wysłałem swoją dywizję, wiesz? Mhm. Tak patrzę, że coś tam mi nie gra. No spokojnie, myślę, że Niemców wykończymy powolutku. Ja w ogóle to może taką ofensywnie troszeczkę zagram. Było, że gra mnie ofensywnie. Mhm. Gdzieś mnie tam atakują znowu. Ops. Ops. Gdzieś tam przegrywam, ale to nic. O mój Boże, jest za dużo rzeczy. Za dużo powiadomień. Co się dzieje? Wola Boga. Pięknie nam idzie. No, jak na razie. Początek, start mamy lepszy. Mamy. To musimy sobie przyznać, że start jest lepszy. To prawda. Kurde, zaczęli mi tam... Ostatnio. Bitwę. O, shit, poczekaj, zatrzymam sobie. Ty, atakuj na Legnicę. Patrz, co się dzieje na Legnicy. Ja za chwilę zajmę Göteborg. Jak zajmę na Glonau już jestem, prawie dojechałem na Glonau, wiesz? Dobra, okej, okay, to w takim razie otoczymy ich jeszcze. Bundslau weź. Uderzę na Bundslau, ale... Będę i tak czy inaczej potrzebował twojej pomocy. Moja pomoc już nadjeżdża, tak. Stary. O, 74 w Raciborzu, także ładnie. Pozwól, że sobie tu jeszcze ogarnę, bo wyskoczyłem tak do przodu strasznie. No, nie będę się gniewać. No, okej. Okay. Tutaj Ostruda, tutaj mnie atakują, ale wygram. Jaki pewny. No, widzę, że wiesz, że wygrywam, nie? Oczywiście 0 manpowera, także moje jednostki. Ale jest nieźle, bo potrzebuję tylko 329, wcześniej potrzebowałem 750, także jak coś dobra. To może jeszcze zmniejszę prędkość, bo tu będzie naprawdę rzeź w tym momencie. Jak już się ten... jak ten front się już tutaj rozwinie jakoś bardziej, to będzie łatwiej. Cholera, widzę, że moje jednostki tutaj przeszły w miejsce złe troszeczkę. Przeszły same siebie. Aż cholera, tutaj mnie dezorganizują.
Ale może się jeszcze jakoś tu ogarnę. O, czekaj, 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 czekaj. Co ja tu widzę? Mam kocioł. Na paliwo stałe. Paliwo proszę z ludzi. Bardzo. Dobra, zostałem zaatakowany, widzę. I średnio mi coś idzie. Obrona. Skasowałem im jednostki. Co tu się wyprawia w ogóle? Moja artyleria, tu dałem artylerię do tej piechoty, przecież ja mam artylerię niezbadaną. O, jest kocioł. Jest, udało się. Dobra, plan wykonaliśmy. Jednostek odetniemy stosunkowo niewiele. Poczekaj, zatrzymam grę może na chwilę, bo tu mam znowu masakrę na... Ale zawsze coś, raz, dwa, trzy, cztery, pięć... Nie, całkiem fajnie, ty, pięć dywizji. To nie jest tak źle, to jest nawet bardzo dobrze. Bo tutaj się dzieją różne dziwne rzeczy i ja bym chciał ogarnąć, co się dzieje. Tutaj znowu wygrywam, także widzę, że Gdańsk mamy już obroniony. Tutaj moglibyśmy zacząć atakować. Tu musimy się jednak trochę ochronić. No powiem ci, że to ładnie wygląda. Ładniej niż ostatnio. No, ładniej niż ostatnio. Mi się wydaje, że to jest po części może sprawa tego kotła. No. To jesteśmy w stanie wyeliminować całkiem dużo siły. Wcześniej tyle sił nie było tam, nie? Teraz tylko na granicy mam 5 dywizji piechoty, a jeszcze nie wiadomo, co jest w samym Wrocławiu. No myślę, że tam może być więcej, ale z mojej fajnego, strony też jest całkiem tutaj dużo jednostek, także myślę, że... Ale tu widzę, z twojej strony jest przynajmniej 5 dywizji no. piechoty. Zresztą tu widać, no nie? I tam jest jakiś tak, sztab. Dobra, to powiem ci, że to naprawdę... Ale byle, żeby utrzymać kocioł. No, wygraliśmy coś tam, wygrałem jakiś oils. Będziesz musiał mi pomóc, gdzie? Wiesz? Bo za chwilę będę stracił Lauban i wszędzie będzie, wiesz... Aha. Ogólnie tam ciut. W obronie tego kotła musisz mi pomóc. Dobrze. Mówię, tutaj operuję jednodywizjowo, więc... Jasne, dobrze. Ja tutaj się też już przenoszę. Ktoś mnie tam zaatakował chyba, ale tu wygrywam. Ach, jednak ten jest tak super. Tu się spróbuję przebić. A, to teraz... Dobra, to w sumie jak tu jesteś, to ja butów też wygrany. Wycofam wszystko z Raciborza, te wszystkie 5 dywizji. Gdańsk jeszcze będę stał. Pole wygrane. W Wrocławiu nie ma nikogo. Właśnie widzę, jest tylko dywizja. Ale tak czy inaczej, wyeliminowanie 5 dywizji piechoty jest dużym wyzwaniem. Jest, to prawda. Szczególnie, że oni mają mało jednostek na początek bynajmniej. Dokładnie. No jeszcze Niemcy nie zrzucili tutaj wszystkich jednostek swoich, przecież mają dużo jednostek strasznie na granicy z Francją. I to ta liczba jest dosyć pokaźna. Tam akurat to dużo nie mają. Niestety muszę cię zmartwić. Nie? Oni najwięcej... Nie, oni mają głównie około Berlina. To mnie nie martwisz, to mnie cieszysz, bo to znaczy, że jest ich mniej niż myślę. No chyba, że tak. Ej, dobra, to tu już mogę się wycofać. Wrocław walczy. Dobra. Elbląg walczy. Właśnie Olsztyn walczy. Czy to jest Olsztyn? To nie jest Olsztyn. Nie wiem, co to jest. Allenstein to Olsztyn, nie? Breslau wygrany. Dobra, okej. Okay. Widzę, że tam... Oj, sam zdobywasz. To tutaj uderzy na... dywizję niemiecką. Breslau tak. Wygrałeś? Dobra, to ja będę odsuwał teraz... Brzeg chyba też jednostki. Wygrałem w sumie. Chyba. Ładnie, tak, wygrany brzeg, także tutaj już ten kocioł zlikwidowany został w tym momencie. Myślę, że możemy iść dalej na zachód. Ja zaraz tutaj odbiję tego Lauban, to co straciłem. I będę powolutku przesuwał swoją linię piechoty na lewo, żeby rozwinąć to nasze lewe skrzydło. Zrób to, bo tam bardzo potrzebujemy dużego frontu. Ale powiem ci, że tu jest więcej jednostek niż ostatnio. Tak? Ale może wytrzymasz. Nie, czy nie, na pewno wytrzymam. To jest dywizja pancerna na dywizję piechoty, więc...
Więc jest dobrze, bo tych dywizji pancernych w ogóle mam więcej. Tutaj miałem 6, teraz mam 8. Udało mi się jakoś to ładnie wygospodarować kosztem jednostek piechoty. To fajnie. To jest naprawdę. I to idzie coraz lepiej. Najbardziej mnie cieszy to, że ten Wrocław okrążyliśmy. No, to jest naprawdę. Bo pamiętasz, my masę czasu straciliśmy na to, żeby się pozbyć tego Śląska. Królewiec wygrany. Pięknie, dobra. Elbląg też już padł. Oni dostaną trochę w czapę. Okej. Spoko, tutaj się już też ładnie wszystko rozwija, więc mogę jednostki z Gdańska przerzucić na front tutaj zachodni. Podchodzę pod Kołobrzeg. Tutaj walczymy, niszczymy jednostki niemieckie. Dobra, zajęliśmy już prawie. O! Nie wiem, co się dzieje. W każdym razie tam jeszcze jakieś walki trwają. Na Sagar też się staram już przedostać. Tutaj znowu coś wygrałem. Tutaj jakieś walki. Pięknie nam to idzie. Na Kołobrzeg lecę. Może się uda zająć. Wrocław, żebyś mógł tam, wiesz. Tak, już leci bitwa w Wrocławiu. No, tak, przegrywam na 43%, ale myślę, że urośnie 44%. Dobra, spoko. No powiem ci, że u mnie też jest wybitnie dobrze. Aż boję się, że nawet za dobrze. Zaraz podejdziemy pod granicę obecną. Nie wiem, uderzyć jeszcze na Gorlitz. Wiesz co, ja sobie wezmę Gorlitz, wiesz? Okej, to będzie polskie Gorlitz. Ja po prostu zrobię sobie takie przesunięcie swoich jednostek. Tutaj będę powolutku. Jasne, spokojnie. O, królewiec zajęty. Ups. Braunsberg w takim razie jeszcze. Kolejne kotły rozwalam. Pięknie. To idzie nam zdecydowanie lepiej niż ostatnio. Oj, zdecydowanie. Bardzo zdecydowanie. Ale tu widać, że to zorganizowanie i wszystko jest dobrze. Przypiąłem tutaj dużo jednostek. Myślę, że znowu mi się uda zrobić kocioł. Mówiliśmy, że nie będzie kotów, tak? No, a czy... Wow, tutaj stoją mi jednostki, pusto, przestrzeń. To się, że tak przy okazji. No tak, jak się udaje, to się udaje, tak? Właśnie, Gottesberg to jest moje rodzinne miasteczko. Tak? W moich granicach jest teraz. Aha, fajnie. Breslau, o, dobra, Breslau przejęty, zabieramy jednostki na front. Dobra, to widzę, że na Gorlitz uderzysz zaraz, ładnie. Oj, teraz Niemcy też mają przesłane. No tak. I mamy, proszę ja ciebie, ładny kocioł. Przypiąłem dużo jednostek niemieckich, myślę, że tak na oko ze 3. A, widzę. No, powiem ci, że coraz sprawniej nam to idzie. Tu się chyba obronię. Idzie nam coraz sprawniej. Czek. Rzucam jednostki z południa. I spróbuję też oddelegować jedną jednostkę stąd. Dobra, skasowane jednostki na północy. Także mam nadzieję, że szybko tutaj też przejmiemy tę prowincję. I będę mógł też oddelegować resztę jednostek. Idziecie tam, idziecie, dobra. Gorlitz też już idzie atak. Ciekawa sprawa. Zobaczcie, jakie niektóre jednostki mają organizację słabą strasznie. I z tym będziemy się musieli teraz zmierzyć, bo... No nie ukrywajmy, będzie ciężko. Moją dywizję pancerną zaatakował sztab. Co? Serio? No. Jak spieprzają? Ale nie bój. Nie bój się, chyba wygrałem. A, to spoko. Jugosławia, coś tam. O, tu moje jednostki troszkę uciekają.
Dobra, zajęty kocioł. 91. Rozbite jednostki troszkę, ale to nic. Mam nadzieję, że nic im się nie stanie złego. Że uda mi się zająć teraz jakąś prowincję przed Szczecinem. I do Repen dotarłem, także jesteśmy na granicy. Teraz fajnie byłoby... O, tu się przedostanę do Kustrzynia, bo w Kustrzyniu nie ma teraz jednostek. Znaczy są jakieś tam jednostki mało ważne. Bitwa o Stargard wygrana. No dobra, ja już powolutku tutaj docieram do tej zamierzonej linii. Okej. Ja się staram tak żonglować tymi jednostkami teraz, żeby jak największa organizacja szła. Tu mam dobrze zorganizowane jednostki, fajnie. To Stargard sobie przejmiemy. A nie, to na Stargard idziemy. Kustrzyń. Przechodzimy, słuchajcie, na terytorium niemieckie. W ogóle, co ty tutaj wyprawiasz? O, może ci się uda zrobić jakiś fajny kocioł, chociaż tutaj chyba nikogo nie będzie na południu, nie? No raczej oprócz sztabów nie. Ale ja się powolutku zbliżam do Berlina. Nawet są tylko jednostki sztabowe, żeby wiesz, pozajmowały teren. Jedność Niemców wynosi teraz trochę ponad 91. Czy trochę? Prawie 92, ale... O, dotarłem do Szczecina. Czyli graniczę ze Szczecinem. Co tu się wyprawia? Czy te jednostki już mogą stąd iść? Czy wy sobie tu po prostu stoicie i czekacie na... nie wiadomo co. Na północ je wrzucę. O, mamy jakieś problemy ze zdobyciem prowincji Hoyerswerdy. Ale Kustrzyń wygrany, przejęty, ładnie. Teraz będą nas atakować pewnie. Ale raczej się obronimy, bo przez rzekę. Ładnie to tak. Atakować ludzi. Aha, znam ten ból. Chociaż kurde, tutaj źle zrobiłem. Mogłem spróbować otoczyć Szczecin i zająć go w taki perfidny sposób. A tutaj już bitwa leci. Powolutku zbliżam się do Berlina. No, a widzę, że tam w Berlinie trochę tych jednostek chyba jest. A niech tam sobie będą. Mnie to tam mało w sumie obchodzi. Największy w sumie problem to jest przejmowanie tych takich pustych połaci terenu, bo to jest takie trochę nużące. No dokładnie. Oddeleguję trochę jednostek w to miejsce. Tutaj widzę, że mi się zregenerowały gdzieś na tyłach jednostki. Ej, to w sumie jak ty teraz obniżałeś im jedność narodową, nie? To no ja też mogę przecież. No, tak. Nie robisz tego? Bo ja wcześniej sobie... Ups. Wiesz, wcześniej sobie obniżałem zagrożenie. I tak to mniej więcej wyglądało. Atakowali mnie. Tak? Gdzie? Rotten... Ciężka nazwa. Spoko. Rottenburg ode Tauber. Znaczy, spokojnie, dam sobie radę. No, w to nie wątpię. Jasne. Nie ma co od razu panikować. Ale ja nie panikuję, ja wiem na co nas stać.
Wygraliśmy Szczecin. Powiem ci, że moje wojska się No bardzo to dobrze trzymają, jak na ten etap. Tutaj widzę, że masz pusto, to możesz wjeżdżać w sumie tam dalej.